Co? Bo jestem wkurwiony. Bo znowu spotykamy się z waszej strony z pomówieniem. Ta. Kolejny raz. Rafciu, a długo jeszcze będziesz uciekał od tych alimentów? Do Nikosia? Długo? I widzisz, właśnie o tym mówię. Człowieku, długo? No zastanów się. No długo czy nie? No ale jak możesz takie rzeczy robić? Widzisz, i to jest właśnie to, o czym się wypowiadałem w internecie. Człowieku, dziecko 6- czy 7-letnie w tym momencie być może dojdzie do niego, że insynuujesz, że jego matka się puszcza z kimś innym. Ja tylko powiedziałem, czy jeszcze długo będziesz uciekał od alimentów. No tak, ale to jest jasna sugestia. No i wcale tego nie sugerujesz, człowieku. No właśnie, to jest Mateusz, czy nie uważasz, że to jest obrzydliwe? Wciąganie... Ale czekaj, bo z jednej rzeczy się zgodzę. Masz rację. Ja nie chcę się o tobie wypowiadać. To nie rób w internecie, ale wiesz dlaczego? Bo wy właśnie... robicie strasznie obrzydliwe rzeczy, instynując coś takiego nawet. I bo, jest jedna rzecz, ale jest jeszcze jedna rzecz. Tak? Ja o tobie... Tak? Nie mówiąc, uwaga dzieci, papież leci, to jest kurwa śmieszne? To jest kurwa śmieszne? No ale co ma pomówienie do tej sytuacji w tym momencie? Co to jest za argument? Dobrze, pozwólcie mi tutaj moderować. Bo... Nie, chcę rozmawiać na argumenty. Proszę bardzo, no rozmawiajmy na argumenty. Tak, ja właśnie chciałbym zadać ostatni pytanie. Ostatni raz wypowiedziałeś się w internecie na mój temat. Czy mogę cię o to prosić i na mojego ojca? O, i widzisz? I zaraz się zmienia dyskusja. Jeżeli byś się poprosił, czy możesz poprosić, to możemy dyskutować. Ale jeżeli ty przychodzisz i od razu okazujesz brak szacunku, to nie, sorry, ale ja też z tobą rozmawiał nie będę. Właśnie kazałeś. I to jest ten brak szacunku. Kazałeś. Dobrze, no to wróćmy do Więc, meritum. Wiesz, jak chcesz komuś kazać, to nie mi. To wróćmy do meritum. Możesz to zrobić, czy nie? Czy mogę się o tobie nie wypowiadać? Tak. Jeżeli ten twój szkielet. Nie, ale posłuchaj. Jeżeli się umówimy, że ty nie będziesz mnie pomawiał, to jest stary, nie ty, twój tata nie będzie pomawiał, a ja jestem w to wplątany, że ja rzekomo komuś kurwa żonę, czy narzeczoną ruchałem i mam dziecko z nią. To jest pomówienie bardzo sugestia, nieładne. Sugestia, nie mylmy pojęć. Dobrze, ale pomówienie, ja mam takie... sugestia, to są, Rafałku, ja mam, dwie Mateusz, różne rzeczy. Do ciebie pytanie właśnie. Ale raz, poczekaj, dobrze, raz, ale czemu do mnie mówisz, Rafałku? To też jest jakieś takie, nie wiem, chcesz upupianie. Mi umniejszyć tym, czy co? To nie, chce? Takie umniejszanie. Umniejszyć coś mi tym? Nie, kompletnie. Chciałbym wrócić do tego, o co cię poprosiłem. Jeżeli prosisz mnie, żebym o tobie nie mówił, prosisz, to jest ta różnica, możemy się dogadać, że o sobie nie mówimy. Ale no, ty ja też, tobie... ale ja też, ale ja też bym cię prosił. No to mamy tak. Ale posłuchaj, też bym cię prosił, żebyś sprostował, że nie jestem ojcem Nikodema. A sobie zróbcie badania i sami sobie sprawdzajcie, ludzie. No, no wiesz, prośba za prośbę, no. Dobrze, dżentelmeńska umowa. Dobrze, okej, okay, umowa? Jeżeli to jest dżentelmeńska umowa i sprostujesz jest umowa? To... Ręki ci nie podam, ale jest nie, umowa? Nie, ręki sobie nie podamy. Jeżeli... Jest umowa? Jeżeli zrobisz to, co cię poprosiłem, tak. Możemy się tak umówić. Wszystko na temat. Dziękuję. Dobrze, ale to po programie wejdzie w życie ta ustawa, a